GamesPL witajcie w kolejnej recenzji na moim kanale, tym razem Asterix and Obelix Slap Them All 2, czyli sequel tytułu, który był wydany bodajże ze 2 lata temu. Ja zresztą jego recenzję również Wam dostarczałem na kanał. No przypomnę, że to był taki klasyczny beat'em up, to znaczy sterowaliśmy sobie albo Asterixem, albo Obelixem. Ewentualnie oczywiście można było grać w trybie dla dwóch graczy, no i przemierzać kolejne poziomy, klepiąc po drodze kolejne tabuny, rzymian. No i zresztą nie tylko, bo tam różni przeciwnicy nam stawali na naszej drodze. No ale fakt był taki, że gra Trąciła mocno schematami, to znaczy, mimo że była tak naprawdę na około 4-5 godzin, no to można byłoby już powiedzieć, że po około 4-5 poziomach widzieliście już wszystko. No i tutaj niestety twórcy się jakoś mega mocno nie popisali. Oczywiście były tam też mini-gierki, które nieco nam zabawę urozmaicały, natomiast jeśli chodzi o ten taki korowy gameplay, no to całość polegała cały czas właściwie na tym samym. Oczywiście klepaliśmy po drodze również kolejnych bossów, natomiast to wszystko właśnie było dość podobne do siebie i schematyczne na dłuższą metę. No i prawda jest taka, że no, gra nie zbierała jakichś mega wysokich not. Wystawiane jej były oceny w okolicach szóstek, najczęściej może siódemek. Natomiast ja w swojej recenzji wystawiłem jej 6,5 na 10. Także ciekaw byłem, czy w przypadku dwójki twórcy tutaj co nieco poprawią, no bo silnik graficzny już mieli. To znaczy, jedynka dysponowała rewelacyjną tak naprawdę oprawą graficzną, dwuwymiarową oczywiście, jak na standardy 2D. No to nie można się było tutaj do niczego przyczepić. Wręcz bym powiedział, że ta gra momentami wyglądała lepiej niż sam komiks, na którym była powiedz Wzorowana, natomiast no, oprawa to nie wszystko. Tutaj jeszcze potrzebujemy ciekawego gameplayu, no i właśnie zobaczmy, czy w przypadku drugiej części twórcy wyciągnęli wnioski, czy też niestety mamy do czynienia z jakimś, jakąś formą odcinania kuponów. Zapraszam! No i jeśli chcielibyście szybko znaleźć odpowiedź na to postawione przed chwilą pytanie, no to muszę wam powiedzieć, że niestety, ale mamy tutaj pewnego rodzaju mission packa, to znaczy twórcy niestety bardzo mocno wzorowali się na pierwszej części, właściwie wykorzystali moim zdaniem nawet sporo z niej asetów, czyli tych różnych składowych, które się składają właśnie na kolejne poziomy, bohaterów, przeciwników i tak dalej. No i niestety mamy tutaj do czynienia z klasycznym odcinaniem kuponów. Natomiast przejdźmy może trochę do szczegółów, żeby wam to szerzej naświetlić. No i po pierwsze, no musicie wiedzieć, że tym razem do przemierzenia czeka na Was około 20 poziomów. Już nie pamiętam, czy 20, czy 21, ale to jest coś w okolicach tej liczby. No i tym razem nie mamy po drodze jakichkolwiek urozmaicaczy w postaci właśnie tych wcześniejszych minigerek, które często polegały na maszowaniu przycisków albo, no generalnie to były czasówki można powiedzieć, polegające na klepaniu w jeden przycisk jak najszybciej. Nie było to oczywiście nic nadzwyczajnego, ale w jakim sensie gameplay nam urozmaicało. Natomiast przy w przypadku dwójki, no nic takiego tutaj nie mamy, więc wszystkie poziomy są do siebie bliźniaczo podobne. Po prostu poruszamy się najczęściej w prawo, chociaż też są niektóre levele takie, że trzeba się przemieszczać po mieście na przykład i wchodzić do różnego rodzaju pomieszczeń. Natomiast to wszystko jest dość umowne. No prawda jest taka, że po prostu klepiemy po drodze kolejnych przeciwników i na tym polega cały gameplay. Oczywiście tak jak w przypadku pierwszej części, no, twórcy postarali się niby o jakąś tam fabułę, natomiast znowu to jest wszystko tylko i wyłącznie pretekst. Natomiast sama fabuła no niespecjalnie porywa. Właściwie dostajemy jedynie powód do tego, żeby przemierzać kolejne poziomy, ale też warto wspomnieć o tym, że ona jest realizowana trochę w formie takiej komiksowej, czyli mamy po prostu kolejne plansze z ilustracjami. No i oczywiście dymki. Mamy co prawda Voice Acting, więc dobre i to, natomiast jeszcze, ja że mówiąc, wolałbym animowane scenki przerywnikowe po drodze. Natomiast prawdopodobnie no budżet tutaj zrobił swoje. No i właśnie, jeśli chodzi o sam budżet, to musicie wiedzieć, że gra została wypuszczona na premierę w niskiej cenie, bo wersja na PlayStation 5 była do dostania spokojnie za około 120-130 złotych. Oczywiście są dostępne inne wersje, mamy też na Switcha, na Xboxa, na PeCety. Właściwie wszystkie obecne platformy do grania dostały jakąś tam swoją wersję, natomiast na premierze był ten tytuł wyceniany nisko, no i niestety albo stety, no idzie za tym również żywotność. O ile pierwsza część była do zaliczenia w około 4-5 godzin, no to dwójkę ukończyłem tak naprawdę w czasie nawet poniżej 3 godzin, także jest to by powiedział dość niski wynik chociaż też pamiętajmy o tym że bite mapy tego typu no najczęściej no nie oferują nie wiadomo jakiej długiej kampanii 3 godziny to z reguły jest wystarczająco dużo czasu jak na tak wycenioną grę więc myślę że pod tym kątem jakoś specjalnie marudzić nie można natomiast ja no niestety ale będę marudzić na Kolejne błędy, a właściwie powielanie tego samego, co już widzieliśmy w części pierwszej. Na początek, jeszcze może zacznijmy od tego, czym w ogóle tutaj dysponujemy, jak przechodzimy te kolejne poziomy. Otóż wcielacie się albo w Asterixa, albo w Obelixa. Natomiast nawet jeśli będziecie grać w trybie dla jednego gracza, no to można się pomiędzy tymi bohaterami przełączać, wciskając L1. No i oni dysponują dwoma paskami energii. właściwie dopiero jeśli przeciwnicy ubiją wam obu bohaterów, no to wówczas rozgrywka się kończy i trzeba poziom powtarzać jeszcze raz. Natomiast jeśli będziecie grać w trybie dla dwóch graczy, no to oczywiście każdy z nich się wciela właśnie w tych dwóch bohaterów. Jeśli chodzi o nasze możliwości, to one niespecjalnie zmieniły się od pierwszej części, to znaczy mamy uderzenie słabe, ale szybkie, mamy mocniejsze, które też można ładować, mamy oczywiście skok, i po skoku również można jakiegoś kopniaka zasadzić przeciwnikom. No i oprócz tego jeszcze ruchy specjalne, które można wykonywać po naładowaniu specjalnego paska, no i wtedy można odpalić albo chwilową, po prostu mocniejszą naszą siłę albo też taki specjalny atak, który stara się niszczyć wszystko, co tutaj widzimy na ekranie. No generalnie jest to dość taki standardowy system. Oczywiście jeszcze można łapać przeciwników i nimi rzucać. No i muszę Wam powiedzieć, że pod tym względem właśnie ten gameplay no, nie jest lepiej wyważony niż w części pierwszej, a już tam można było wykorzystywać pewnego rodzaju schemat, a mianowicie to, że zwłaszcza gdy sterujecie Asterixem, no najlepszym właściwie sposobem na pokonywanie przeciwników jest ich łapanie. Wówczas Asterix obraca nimi na Swoją głową, no i też może nimi na koniec cisnąć do przodu, no i w ten sposób można bez problemu właściwie pokonywać znaczne tutaj grupy przeciwników. Jeśli byście chcieli skupić się na samej walce, no to prędzej czy później ta liczebność wrogich jednostek, no może was dobić. To znaczy, niektóre, niektóre rzucają nożami, niektóre włóczniami, no i prawda jest taka, że właśnie wykorzystując ten ruch polegający na rzucaniu przeciwnikami, no w ten sposób najłatwiej się zalicza te wszystkie poziomy, włącznie zresztą z walkami z bosami. No i co do tej ostatniej. Sekcji, no to też Wam muszę powiedzieć, że właśnie walki z różnego rodzaju tymi groźniejszymi przeciwnikami, no też niestety są schematyczne. To jest znowu twórcy powielili ten sam błąd, który krytykowałem w części pierwszej, a mianowicie wszystkie te walki wyglądają niemalże identycznie. No co prawda ci bo sobie mają jakieś tam swoje niby ruchy specjalne, ale to wszystko jest tak bliźniaczo podobne do siebie, że ponownie jestem w stanie powiedzieć, że po kilku pierwszych poziomach, no widzieliście niestety w tej grze już wszystko i zwłaszcza tym razem, gdy nie mamy po drodze jakichkolwiek nawet minigierek jeszcze jeszcze do zaliczania. Oczywiście zmieniają się scenerie, zmieniają się kolejne levele ich jakby atmosfera, natomiast jeśli chodzi o rozgrywkę, no niestety, ale tutaj nic wielkiego nie ma no i myślę, że wypada mocno skrytykować to, że twórcy tak bardzo wykorzystali te asety znane z pierwszej części, no bo niektóre poziomy możecie mi wierzyć, że jeśli graliście w jedynkę, no to będziecie się zastanawiać, czy przypadkiem wręcz nie przemierzacie tych samych poziomów. No co prawda one są nieco inne, ale te scenery są do siebie bliźniaczo podobne. No i co prawda około połowa no jest nowa, poruszamy się tym razem też w zimie, chociażby, natomiast no nie zmienia to faktu, że niestety, ale wszystko to wygląda, brzmi i właściwie ogrywa się praktycznie identycznie jak część pierwszą, tyle tylko, że tym razem jest po prostu krócej. Także, jeśli miałbym to wszystko już powoli podsumowywać, no to niestety, ale niski budżet tutaj myślę, że zrobił swoje, to znaczy, gra jest niby sensownie wyceniona, no bo skandalem byłoby, gdyby tak krótki tytuł był wyceniony standardowo, jeśli chodzi o gry na konsolę. Natomiast jeśli Zwycenione za około 100, 120, 130 zł na premierę, no to też można liczyć na to, że z czasem te ceny jeszcze pospadają, no i wtedy myślę, że można go ewentualnie ograć w formie ciekawostki. Natomiast to jest raczej tytuł wybitnie dla fanów po prostu klasycznych bitemapów, pamiętających być może jeszcze lata 90., erę automatów arcade, gdzie przecież tego typu pozycje wtedy ogrywaliśmy i się z nimi dobrze bawiliśmy. No ale niestety, jak na dzisiejsze czasy, bardzo brakuje tutaj głębi. Brakuje też jakiegoś rozwoju naszych bohaterów. No niby tutaj zbieramy jakieś pieniądze, niby mamy rozwalać beczki, ale to wszystko powoduje jedynie wzrost naszego wyniku punktowego. No zdecydowanie brakuje tego, żebyśmy tą walutę no, mieli na co później wykorzystać. No przecież masa bitemapów później pozwala chociażby upgrade'ować nasze zdolności, jakieś nowe ruchy specjalne kupować i tak dalej. Natomiast tutaj z niczym takim do czynienia niestety nie mamy. No i też bardzo szybko się okazuje, że jeśli się zorientujecie co do tego faktu, no to niespecjalnie nawet jest sens odbijać w jakieś odnogi boczne, chociaż też nie jest tego dużo. Bo cała gra jest maksymalnie liniowa, no ale tym bardziej nie będzie wam się chciało chociażby w jakiś zakręt skoczyć, po to, żeby rozbijać kolejne beczki, które jedyne co wam dadzą, no to dodatkowe punkty, które nie mają tak naprawdę tutaj większego znaczenia. Także podsumowując, no ja jestem zawiedziony Asterixem z Slabdem All 2. No jest to typowe odcinanie kuponów, niestety już od średniej gry. No i ja nie jestem w stanie dwójce wystawić więcej niż. 5 na 10, to znaczy ja bardzo krytykuję tego typu jakby schematy, powielanie tego co już było i właściwie można powiedzieć wręcz bazowanie na assetach, które pamiętamy z pierwszej części, no ta gra jest tak podobna, że tak jak Wam wspominałem będziecie mieć problem z odróżnieniem czy gracie w jedynkę czy w dwójkę, no i niestety twórcy nie wyciągnęli żadnych wniosków, wręcz bym powiedział, że to wszystko jest powielone schematy dalej obowiązują, no i niestety u w rozgrywce tutaj praktycznie żadnych nie ma. Oczywiście od biedy pograć można, to nie jest tak, że to jest gra zła. Nawet bym powiedział, że ci, którzy nie grali w jedynkę pewnie mogą spokojnie dodać z jeden punkt do noty końcowej, no ale to nie zmienia faktu, że dalej to jest średniaczek. To znaczy, jeśli ja miałbym tutaj coś proponować, jeśli chodzi o te nowsze bite mapy, no to zdecydowanie bym poszedł na przykład w kierunku chociażby bojowniczych żółwi Ninja, jeśli chodzi o chociażby niedawne odsłony wydawane na Switcha albo chociażby Streets of Rage 4, które również można sobie na Switchu kupić, no to są zdecydowanie lepsze pozycje, mające większą głębię niż najnowsza propozycja właśnie z Asterixem i Obelixem. Według mnie zatem spory zawód, dla mnie to jest po prostu przeciętna pozycja, no i jeśli miałbym ją w ogóle rozważać do jakiegokolwiek zakupu, to tylko przy jakiejś jeszcze głębokiej przecenie, mimo tego, że na premierę przecież droga nie jest. No i to tyle ode mnie w tej recenzji. Jak zwykle czekam też na Wasze opinie, bo być może ogrywaliście ten tytuł jako, że drogi nie jest, to zapewne część osób się na niego skusi. Natomiast dajcie znać właśnie, co Wy myślicie, czy zgadzacie się z moją opinią, czy też macie inne zdanie. Czekam na Wasze komentarze, a tymczasem to tyle ode mnie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych recenzjach na moim kanale. Trzymajcie się!